Jedyś. Ostatnio zostało zakończonych kilka kibicowskich plebiscytów i przez fanów Piasta Kibice zostałeś określony mianem odkrycia rundy jesiennej. No, na pewno takie wyróżnienia cieszą i motywują do dalszej pracy, ale jakoś tak bardziej nie przywiązuję jakiejś szczególnej do tego wagi, bo ja to zawsze powtarzam, że teraz kibice cię kochają i to jest fajne, natomiast co zrobisz, jeśli zaczną ciebie ganić, bo będzie trudniejszy okres, więc trzeba mieć jakiś margines tego dystansu do tego wszystkiego, co pisze prasa, co mówią ludzie i ja staram się wykonywać swój zawód jak najlepiej i tak jak mówię, bardzo się cieszę, że ktoś to docenia, natomiast może nie pławię się tak tą radością i nie emanuję tym na zewnątrz, staram się spokojnie dalej robić swoje. Okay. Po zakończonej rundzie jesiennej trwały spekulacje w mediach o twoim ewentualnym powrocie do Legii Warszawa. Tymczasem ty twardo powtarzałeś, że chcesz zostać w Piaście. Czym była podyktowana taka opinia? No na pewno zależało to od kilku czynników. Wiadomo, że Legia chciała sprzedać kilku zawodników i wtedy na pewno zrobiłaby się szansa dla mnie, że mógłbym skoczyć. Często pojawiało się nazwisko Artura Jędrzejczyka i na pewno to jest prawy obrońca, więc myślę, że automatycznie na jego miejsce powrócił i miał szansę występu w Warszawie. Natomiast dla mnie najważniejsze jest granie i tutaj Piast tą możliwość mi zapewnia, więc wraz z menadżerem uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie na razie zostać w Gliwicach i dalej się rozwijać, bo to jest najważniejsze w moim wieku, a myślę, że na takie powroty czy dalsze kroki przyjdzie czas. Na razie myślę, że to jest odpowiednie miejsce do tego, żeby się rozwijać. Zabiegi w Kriokomorze. Czy pierwszy raz spotkałeś się z takimi metodami? Tak, podczas tych przygotowań po raz pierwszy w życiu korzystałem z Kriokomory i powiem szczerze, że na początku może byłem troszeczkę wystraszony tych zabiegów, bo był to tak powiedzmy pierwszy raz. Natomiast cieszę się, że tutaj takie nowości są wprowadzane, bo idziemy troszeczkę w kierunku może bardziej Europy, bo gdzie poczytałem trochę w internecie i wiele klubów zagranicznych korzysta z tego typu zabiegów i poprawiają one na pewno wydolność i działają na mikrourazy, więc wierzę, że jakieś kontuzje nie będą się przydarzały, a dzięki takim zabiegom wierzę, że będę mógł jeszcze więcej biegać na boisku i więcej z tego będzie pożytku, więc bardzo się cieszę i fajnie, że Piast idzie w tym kierunku, że jest to klub, który się rozwija i mnie się bardzo to miejsce podoba i myślę, że w przeciągu kilku lat tutaj w Gliwicach może się stworzyć coś naprawdę fajnego.